To co zwykle, ale szybko, bo jestem strasznie głodny. Co to jest? Jasne, panie, już skończyły się zapasy, zostało tylko to. Dlaczego? Co to jest? To jakieś kpiny? Jak mam rządzić? Na czczo? Królu, trwa strajk. Twoja służba ogłosiła w środę strajk. Żądają podwyżek. Właściwie to żądamy podwyżek. Tego już się nie da znieść. Od nie wiem jak dawna nie dostaliśmy żadnej podwyżki, żadnej premii. Ja też protestuję! A jeszcze do tego od 2 miesięcy czekamy na wypłatę zaległej pensji za październik! Ministrze! Do mnie! Natychmiast! Słucham, jaśnie panie. Wiesz coś o tym? No, ten... Nie wiem jednak. Chyba może... Raczej nie. Kręcisz? No ale pamiętasz, jaśnie panie... To skandal, żebym musiał jeździć takim złomem. Nakazuję kupić 3 nowe karoce. Letnią, zimową i spacerową. Wykonać. No, a to, panie, pamiętasz? To już przesada. Ten zamek obraca się w ruinę. Rozkazuję przeprowadzić remont kapitalny. I dachy mają być złocone. Wykonać. I niestety zabrakło pieniędzy w skarbcu. Mamy kłopoty, jaśnie panie. Chyba wydały zbyt wiele. Wydały? A nie było to potrzebne? Karoce? Mam wszędzie chodzić piechotą? Zamek ma się zawalić? No jednak pieniędzy w skarbcu brakuje, a prawdę mówiąc, to można byłoby wydać znacznie mniej. Po to jesteś ministrem finansów, żeby coś wymyślić. Chyba że ty także strajkujesz. Mam pewien plan, ale... Słucham? Nasza gospodarka całkiem dobrze się rozwija. Obywatele i przedsiębiorstwa płacą podatki. Można podnieść podatki, ale w efekcie można doprowadzić do zmniejszenia wzrostu gospodarczego. Proponuję, żebyśmy zaciągnęli pożyczkę. Od kogo mamy pożyczyć? Od obywateli. Wyemitujemy obligacje. Co? Obligacje. Ludzie za nie zapłacą, a my zwrócimy im pieniądze z odsetkami za jakiś czas. Sfinansujemy najbardziej palące wydatki i będzie dobrze. Wykonać! To nie do zniesienia! Jak mam panować? Wyrzucić te graty, zamówić nowy tron i wymienić wszystkie meble. Nie ma funduszy. A obligacje? Wykonać! Nowe zbroje, mundury. Obligacje. Tak nie może być. Słyszałeś, ministrze? Wczoraj załamał się most zwodzony. Dostawca żywności wpadł do fosy i żąda odszkodowania. I te drogi, dziura na dziurze. Wyemituj obligacje, bo trzeba to wszystko natychmiast naprawić. Taki wstyd. Możemy to zrobić, ale obawiam się, że przesadzimy. Mamy już ogromną dziurę budżetową. Jaką dziurę? Dziury to my mamy w drogach! Eugeniusz, uratuj. Wszystko słyszałem. Jest tak. Mamy bardzo duży deficyt budżetowy. Albo prościej mówiąc, ogromną dziurę budżetową. A już najprościej rzecz ujmując, wydajemy dużo więcej pieniędzy, niż mamy w budżecie. Obywatele płacą podatki i najlepiej, kiedy wydajemy tyle, ile wynoszą wpływy do budżetu z tych podatków. Kiedy pojawiają się jakieś szczególne potrzeby, na które nie ma pieniędzy w budżecie państwa, to można, a czasem nawet trzeba, znaleźć sposób na ich sfinansowanie. Wówczas państwo może wyemitować obligacje, czyli inaczej mówiąc, pożyczyć pieniądze od obywateli. Jednak pożyczone pieniądze trzeba będzie kiedyś zwrócić. I to z odsetkami. Jeśli przesadzimy z tym pożyczaniem, to za jakiś czas będziemy musieli pożyczać po to, żeby spłacać pożyczki. Jednak kiedy zadłużenie naszego państwa wobec inwestorów i obywateli stanie się zbyt wielkie, to popadniemy w poważne kłopoty. Nikt już nie będzie chciał nam pożyczyć żadnych pieniędzy. Ani w kraju, ani za granicą. Ludzie stwierdzą, że zadłużenie państwa jest już zbyt duże,
i przestaną wierzyć, że spłacimy długi. Wtedy koniec. Klapa. Królestwo zbankrutuje. Nie można zapożyczać się w nieskończoność. Dług naszego państwa nie może już wzrosnąć ani o złamanego mońka. Ratunku! Ratunku! To co zrobić? Co zrobić? Musimy ograniczyć wydatki. I to zdecydowanie. Jeśli uda nam się tak zreformować nasze królestwo, że będziemy wydawać mniej mońków niż wpływa do skarbca, to uda nam się spłacić dług, który już mamy. A wówczas nadwyżki możemy przeznaczyć na ważne inwestycje. Chyba nie mamy wyjścia. Kiedyś długi trzeba będzie spłacić. No i będzie trzeba. Długi trzeba spłacać. A od dziś wydajemy pieniądze rozsądniej. Obcinamy wydatki na rzeczy, bez których możemy się obyć i część wydatków przeznaczamy na inwestycje, które będą pobudzać wzrost naszej gospodarki. A kiedy gospodarka zacznie się rozwijać, zwiększą się wpływy do budżetu z podatków. Złocony dach nie jest królowi niezbędny. Wystarczy ładna dachówka. Zaoszczędzone pieniądze wydamy na inne ważne cele.